Horror, na którym ludzie mdleli. No nie wiem. Na festiwalu filmowym w Toronto podczas projekcji Raw kilka osób zemdlało i potrzebowało opieki lekarskiej. Później właściciel kina Nord w Los Angeles w obawie przed wymiotującymi widzami postanowił do każdego kupionego biletu załączać papierową torebkę. Tak, faktycznie, ten artykuł mógł zwiastować, że możemy oczekiwać takiego solidnego kina kanibalistycznego i gore i że będziemy mdleć. Ale wiecie, jak to chwyt marketingowy zadziałał na pewno dobrze, ponieważ film został rozpromowany należycie i faktycznie reklamę mu zrobili kozacką. Natomiast jeżeli faktycznie ludzie wymiotowali na tym filmie, to musiały być to jakieś dobre 15-latki na koksie, no po prostu dzieci, bo albo ktoś o bardzo, bardzo słabej psychice, słabych nerwach. Ponieważ nie wyobrażam sobie, że ten film mógłby spowodować chociażby odruch wymiotny w jakimkolwiek widzu, no ale okej. Także stawiam, że to jest po prostu albo sprawa nagłaśniania celowego w mediach i nic takiego nie miało miejsca, no ale jednak z palca tego nie wyssali, więc uznajmy, że to były dzieci albo, nie wiem, starsi ludzie czy osoby, które nie oglądają na co dzień niczego zbliżonego tematyką do Raw, no i przez to po prostu mogłoby być im trochę niedobrze, bo tam kilka takich, no dosyć takich niesmacznych rzeczy faktycznie jest. Ale wiecie, jak na mnie na przykład, na widza horroru, czy na innych znajomych, którzy wypowiadają się na temat tej produkcji, no to takie rzeczy to jest light po prostu, tak? To masę gorszych rzeczy widziałem, tak więc drogą wstępu to by było na tyle, a teraz zapraszam na recenzję. W dystrybucji światowej ten horror funkcjonuje pod tytułem Raw, a jeżeli chodzi o chyba bodajże francuski tytuł, to jest Grave właśnie, czyli grób, konkretnie na polski, a Raw to znaczy surowy. I na pewno ten tytuł, który właśnie został puszczony do takiej ogólnej dystrybucji światowej, Raw oddaje dużo bardziej sens tego filmu i po prostu pasuje, a ten francuski Grave to, no nie wiem, ten dla mnie to w ogóle nie ma sensu akurat, jeżeli chodzi o ten tytuł, a nawet film podał jako Grave. No nie wiem, dziwne, ponieważ naprawdę ciężko się nawet doszukiwać odniesienia tego tytułu w kontekście w ogóle filmu, ale Raw jest okej. Okay. Przechodząc dalej, żeby już nie biadolić o tytule, jest to produkcja z roku 2016, w zasadzie debiutancka, ponieważ mamy tutaj reżyserkę oraz zarazem scenarzystkę, która zrobiła swój pierwszy i to pierwszy pełnometrażowy film o właśnie takiej tematyce. Także no, to, że kobieta się podjęła takiego czegoś, to szacunek, bo zazwyczaj faceci robią takie chore filmy, nie? Znaczy może aż tak chory nie jest, tam bez przesady, ale raczej takie bardziej ostre, to kobiety, że tak powiem, nie chcą się brać za takie rzeczy, bo jednak to być może dla nich jest trochę za ostre zresztą, tak? Ciężko trochę wytłumaczyć, o co mi chodzi, ale mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli, po prostu widać kobiecą rękę w tym filmie. Generalnie jest to francusko-belgijska produkcja. Główna bohaterka Justin, o ile dobrze wyczytałem, w momencie robienia zdjęć do tego filmu miała zaledwie lat 17. Także taka młoda dziewczyna jak na tego typu produkcję, muszę powiedzieć, że odważna rola, także za to jak najbardziej trzeba docenić. I faktycznie to była dobra rola. Nasza młoda główna bohaterka Justin jest wegetarianką, tak jak w zasadzie cała jej rodzina. Problem jest w tym, że kiedy po raz pierwszy zostaje, że tak powiem, nakłoniona do spróbowania mięsa, to ujawnia kanibalistyczne takie zaloty, zapędy i się okazuje, że później no, przemienia się w postać, która faktycznie pragnie ludzkiego mięsa, tak? Nie tylko takiego, wiecie, zwykłego ze sklepu, tylko właśnie również ludzkiego. W zasadzie jakieś odkrywcze to nie było, bo na tym właśnie polega kanibalizm, no ale mniejsza o to. Cała akcja tak naprawdę toczy się w jakiejś szkole weterynaryjnej, ponieważ nasza bohaterka właśnie
dostała się, że tak powiem, do tej szkoły. Uczęszcza tam również jej siostra i razem po prostu w tej szkole siedzą. Z tym, że siostra jest już od roku bodajże, a nasza bohaterka Justin jest nowicjuszką. No i ta szkoła jest bardzo dziwna, bo to nie jest taka standardowa placówka, w której po prostu przychodzisz i się uczysz. Tylko jest masa osób takich już starszych, które tych nowicjuszy, że tak powiem, wprowadzają bardzo nietypowymi metodami. Jak chcesz po prostu dołączyć do tej szkoły i być zaakceptowany przez społeczeństwo, to musisz spełnić kilka dziwnych rzeczy, o które, że tak powiem, jesteś wręcz proszony albo no po prostu zmuszany nawet czasem. No i ogólnie tam jest dużo imprezowania, chlania i tak dalej. Dziwne rzeczy się dzieją, ale to już sobie sami zobaczycie po prostu na filmie szczegółowo. No i ta nasza bohaterka jako nowicjuszka, no, klimatyzuje się w tej uczelni, nazwijmy to, w tej szkole. Przyjmują ją do grona właśnie, wykonała właśnie kilka tych nietypowych rzeczy i między innymi jedna z tych rzeczy to było zjedzenie bodajże nerki królika czy coś w tym stylu. W każdym razie chodziło o surowe mięso. No i właśnie w tym momencie, gdy ona skosztowała tego super posiłku, no to zaczęła ujawniać po prostu skłonności kanibalistyczne i tak naprawdę wtedy się zaczyna już jazda. Problem tylko w tym, że ta jazda zaczyna się po dopiero 40 minucie, bo pierwsze takie właśnie około 30 do 40 minut filmu jest po prostu nudne najzwyczajniej w świecie. Faktycznie zostajemy wprowadzeni oczywiście w historię, powoli budujemy cały wątek, natomiast to trochę potrafi wynudzić, bo tak jak jest taka zasada w kinie, że jeżeli każda kolejna scena nie pcha jakby fabuły do przodu, nie rozwija filmu, to jest zbędna i można ją usunąć. I mam wrażenie, że 20 minut z tego filmu można albo po prostu streścić szybciej, albo kilka scen wywalić, no bo jednak brakuje tutaj trochę dynamiki. Chociaż nie jest to film, który ma być filmem akcji jakiś super dynamicznym, no ale wiecie, troszeczkę po prostu się nudzimy, zanim ten film zacznie nas wciągać. A tak jak mówiłem, no wciąga dopiero druga połowa, bo zaczyna się po prostu coś dziać. Sporo właśnie czasu, a tak naprawdę cała pierwsza faza filmu jest poświęcona na tym, jak nasza bohaterka się dostaje w to środowisko, jak powoli dopiero zaczyna odkrywać w sobie coś innego, właśnie ten cały kanibalizm. No i w drugiej części filmu już zaczyna co nieco, że tak to nazwę, subtelnie podjadać. Uwagę widza na pewno powinny zwrócić takie nietypowe dosyć sceny, ponieważ muszę przyznać, że jest to film na pewno oryginalny. Zapewne były jakieś inspiracje i reżyserka musiała zaczerpnąć z czegoś w ogóle ten pomysł i jakieś tam inne wskazówki, że tak powiem, do robienia filmu. Natomiast historia jest naprawdę swoista i sceny, które są przedstawione, nie są kopią innych filmów. I niektóre sceny są po prostu takie, że nie ogarniamy, o co chodzi. To znaczy nie to, że one są trudne w odbiorze czy w zrozumieniu, tylko takie, wiecie, dosyć nienaturalne bardzo, tak? Zazwyczaj czegoś takiego w filmie nie oglądamy. No bo podajcie mi ostatni tytuł filmu, w którym widzieliście, jak młoda dziewczyna wsadza rękę do dupy krowy, a ta krowa zaczyna srać. No, taka smaczna scena, ale nie, ona nie jest obrzydliwa. I to akurat nie zrobiła tego główna bohaterka, tak dodatkowo mówiąc. W każdym razie, no, takie sceny się tam pojawiają. One tam jakieś uzasadnienie oczywiście mają, nie mówię, że są głupie i bez potrzeby. Natomiast, tak jak wspomniałem, no, kilka takich nietypowych faktycznie scen jest. I mogą one zaciekawić, albo mogą po prostu wzbudzić taką odrazę, czy jednak niechęć do oglądania tego filmu. W każdym razie, no, to już kwestia interpretacji będzie. Gdzieś tam się natknąłem na takie określenie, że film jest w takim psychodelicznym klimacie zrobiony. Nie, nie jest w psychodelicznym klimacie. Do psychodeli to mu daleko brakuje. To jest po prostu film, który jest prowadzony na zasadzie takiego cały czas problemu głównej bohaterki, żeby go przedstawić po prostu w jak najlepszy sposób, żeby on wybrzmiał, żeby dotarł do nas. I to moim zdaniem się udaje, ale psychodeli tutaj raczej nie za bardzo bym się doszukiwał. No nie, po prostu i tyle. Ja bym to porównał do takiego naszego akademika, tam też się odpierdalają różne dziwne rzeczy i tutaj też jeszcze jedna taka scena, żeby coś tam wam zarysować. Była jakaś impreza i wszyscy chodzili na czworaka, wyginali się jakby, nie wiem, wyglądało to jak w ludzkiej stonodze i dopiero jak tam gdzieś doszli na tego czworaka, to dopiero wbili na tę imprezę. Także, no mówię, różne popierdolone sceny w tym filmie są, także na pewno ma on taki swój urok, swój klimat. Natomiast nie są to jakieś niebywałe sceny, które, nie wiem, sprawią, że
ten film po prostu zapadnie wam w pamięć do końca życia albo będziecie rozmyślać nad nim przez najbliższe kilka dni. Raczej nie, moim zdaniem jest to film do obejrzenia na raz, bo no też trochę właśnie nudzi, więc jednak ciężko by było dwa razy go oglądać, ale może komuś się na tyle spodoba, że będzie chciał, no kto wie. Co do muzyki filmu, bo była na przykład właśnie scena z imprezą, później była jeszcze jedna z imprezką, no i ogólnie tam jakaś muzyka wiadomo się pojawia, jak to w filmie. I o ile na tej imprezie to jeszcze w miarę jakoś pasowało, to moim zdaniem niektóre po prostu piosenki, czy tam jakieś ścieżki dźwiękowe nie do końca pozwalały niektórym scenom wybrzmieć. Jednak w horrorze bardziej oczekujemy takiej przerażającej muzyki, która dobrze podkreśli i pokaże nam takie sceny grozy w jeszcze lepszym świetle, tak żeby jak najbardziej pokazać, że to jest naprawdę mocna scena. A tutaj raczej, o ile na imprezie jakaś taka muzyczka, wiecie, takie do tańczenia jest spoko, nie? To jednak jak nasza bohaterka na przykład no, zjada jakiś fragment ludzkiego ciała, to muzyczka taka, którą byśmy puścili na imprezie do tańczenia, tutaj nie pasuje w tym momencie. I parę razy się to zdarzyło, ale niektóre sceny też były obsadzone lepszą muzyką. Aczkolwiek żadna tak naprawdę z tych ścieżek dźwiękowych moim zdaniem nie oddaje idealnie klimatu tego filmu, także niestety w kwestii tutaj muzycznej troszeczkę moim zdaniem zabrakło. No nie do końca dobrze dopasowane moim zdaniem są po prostu te fragmenty muzyki i tyle. Pewnie reżyserka się tym nie zajmowała, był ktoś od muzyki, jak to zawsze bywa, no ale to zatwierdziła i moim zdaniem nie do końca to siedzi, że tak powiem, nie do końca pasuje. No ale tak jak mówiłem, kobieca ręka bardziej postawiła na taką, wiecie, smutną muzyczkę, aniżeli horrorową, bo faktycznie w pewnym momencie miałem wrażenie, że oglądam melodramat, gdzie główna bohaterka faktycznie przeżywała problem, ale ta scena wymagała ewidentnie takiej horrorowej, creepy muzyki grozy, która by pozwoliła poczuć oprócz takiego leciutkiego obrzydzenia niepokój jeszcze w widzowi, a niestety no, ja tego przynajmniej nie odczułem, także mam wrażenie, że będziecie mieć po prostu podobne odczucia. Tak jak wspominałem, aktorsko tutaj jest dobrze, nasza główna bohaterka Justin naprawdę odegrała dobrą rolę, sprawdziła się i tak jak mówię, no na taki młody wiek to tylko i wyłącznie docenić to trzeba. Jej siostra również zagrała solidną rolę, tutaj mamy tak naprawdę sporą relację właśnie między tymi dwoma postaciami, no i głównie na ekranie właśnie będziemy widzieć je, bo to nie jest tak, że tylko główna bohaterka w tym filmie się liczy, są jeszcze inne postacie, one też się liczą, właśnie jej siostra, jeszcze taki gościu jeden. Ale to już nie będę tutaj szczegółowo się na ten temat rozpowiadać. W każdym razie te osoby, które miały jakieś tam znaczące role, to sobie dały radę i nie było źle, także w kwestii tego nie ma się czego tak naprawdę czepnąć. Podsumowując, Raw zapowiedział się naprawdę dobrze, ja czekałem na ten film. Myślałem, że będzie mocniejszy, niestety trochę się rozczarowałem, ale zdawałem sobie sprawę, że ten artykuł mówiący o tym, że ludzie wymiotują w tym kinie i że tam leją cuda, niewidy, że jest naciągane i że jest po prostu chwytem marketingowym, no i tak faktycznie jest. Aczkolwiek mimo, że jest to ten chwyt marketingowy, to jednak oczekiwałem, że no może będzie w miarę, chociaż ten film w stanie wzbudzić jakieś obrzydzenie czy jakiś niepokój we mnie, że będzie w stanie to zrobić. Ale tego nie zrobił, absolutnie. Jakieś tam sceny naprawdę takie, które mogą odrazić, są, tak jak już wspominałem zresztą, ale no nie. Jeżeli macie nerwy na poziomie takim, wiecie, bym powiedział przeciętnym nawet, to nie wzruszy was po prostu ta produkcja, tak? Chyba, że nie wiem, tam się stracie na nie wiadomo co, zobaczycie palca i już ojejku, krew, ojejku, no to wtedy może was obrzydzić, ale generalnie nie powinien. A tak naprawdę to była rzecz, której najbardziej oczekiwałem, no bo miała być naprawdę solidna, kanibalistyczna produkcja, a wychodzi tylko i wyłącznie chyba nieźle niestety. Także w kwestii oceny tego filmu, a w zasadzie dla tego filmu ode mnie, jest to tylko i wyłącznie 6/10, czyli niezłe kino. Uważam, że potencjał był większy, mogłaby być lepiej skomponowana czy dobrana muzyka, żeby to wszystko po prostu wybrzmiało solidniej. A tak to oglądamy film przez 30-40 minut się w zasadzie nudząc, później jak już zaczyna nas wciągać i wprowadzać w historię, jeszcze bardziej, no to się trochę wciągamy, trochę się rozkręca i dostajemy nawet spoko sceny, tylko że one są niezbyt przejmujące tak naprawdę i finalnie, właśnie, bo jeszcze o końcówce trochę powiem,
Nie było źle, bo myślałem, że się skończy inaczej, że się skończy już całkiem łagodnie. To znaczy nie skończył się jakoś hardkorowo, nie, akurat nie mam tego na myśli. W każdym razie wyglądało to na to, że będzie ta historia i raptem w pewnym momencie się urwie i po prostu zostawi nas ta reżyserka z tym, co pokazała. A jednak to się jakoś kończy, jakieś tam zamknięcie historii dostajemy. Mimo, że możemy sobie dalej jeszcze troszeczkę, może nie tyle co interpretować, ale pozastanawiać się nad tym zakończeniem, no to niestety ta końcówka nie należy do najmocniejszych, ani nawet do mocnych. Skończyło się i się skończyło, ale nie wzruszamy się, nie jesteśmy jacyś zszokowani. Chociaż jakiś tam minimalny twist fabularny się znajduje, w zasadzie i w środkowej części filmu, i w końcówce, ale nawet twist to może być za mocne słowo. To raczej nie jest zwrot akcji, tylko to jest po prostu coś, czego się dowiadujemy i trochę to zmienia postać rzeczy. I końcówka w miarę ratuje, także moim zdaniem ta szóstka to jest za końcówkę, bo gdyby nie ten koniec, gdyby się skończyło 2-3 minuty wcześniej, to by była ocena niższa. Także niestety, jeżeli chodzi o Raw, to nie jest to zły film. Oczywiście jak najbardziej polecam go zobaczyć, ale jestem rozczarowany trochę, bo to, co powiedziałem, no po prostu nie do końca mnie przekonało i chciałem zobaczyć coś więcej. Ale mimo wszystko doceniam, tym bardziej, że jest to debiut reżysersko-fabularny. Doceniam główną bohaterkę jako młodą naprawdę aktorkę, która dostała dosyć solidną rolę i wiecie, no nie każda osoba by chciała w czymś takim zagrać, wręcz byłoby to ohydne dla większości pewnie osób. Doceniam również pomysł i oryginalność, bo mimo, że jest to historia o kanibalce czy tam kanibalizmie, które już widzieliśmy nieraz, to jednak tutaj to wygląda inaczej, jest jak najbardziej swój pomysł, swój koncept i to wszystko się sprawdza. Historia jest poprowadzona po prostu w przyzwoity sposób. Mamy wstęp, mamy rozwinięcie, mamy zakończenie. Jakichś dziur fabularnych bym się nie doszukiwał, raczej nie. Także taki ciąg przyczynowo-skutkowy zostaje zachowany i nic tutaj, że tak powiem, nie wadzi, nie telepie się, tak to w przenośni trochę oczywiście metaforycznie mówiąc. Mam na myśli, że nie ma takich przypadkowych zlepek scen, że nie wiadomo w ogóle co się dzieje. Mimo, że niektóre fragmenty są takie dosyć, nawet nie creepy, ale po prostu troszeczkę z dupy niektóre sceny, mam wrażenie, to jednak to się jakoś klei w całość i okej. Także te rzeczy, o których wspomniałem, klasyfikują ten film jako niezłe kino, a wady już wymieniałem wcześniej, więc już nie będę ich podsumowywać. Głównie tutaj tylko właśnie ubolewała ta muzyka według mnie, no bo chciałem taką bardziej jednak horrorową, ale okej. I dwie rzeczy, które chyba najbardziej doceniam, jeżeli chodzi o ten film, to jest właśnie, że kobieta go nakręciła, no bo jednak panie jakby się miały za takie tematy zabierać, to raczej by budziło to ich obrzydzenie, a już w ogóle napisać coś takiego to raczej no, nie za bardzo. I wiecie, no też trzeba mieć trochę jaja wręcz, żeby taki film w ogóle pokazać, żeby go zrobić, żeby go nakręcić, tak? No bo jakby to zrobiła już taka typowa kobieta, wręcz trochę może stereotypowo to zabrzmi, ale wiecie, mogłaby to po prostu zrobić babka, która by zrobiła z tego melodramacik, nie? A jednak tutaj, że widać tę rękę kobiecą i tak jak mówiłem, że troszeczkę może zalatywać nawet takim melodramatem poprzez muzykę głównie czasami, to jest to mimo wszystko, nawet bym powiedział, rasowy horror. Może trochę przymykając oko, ale tak jest. Tak więc w kwestii tego filmu to chyba na dzisiaj by było tyle. Trochę się rozgadałem, chciałem krócej, no ale wyszło jak zawsze, co poradzę. Także dajcie znać, co myślicie o Raw, jeżeli widzieliście. Jeżeli nie, to zapewne zobaczycie, a chyba, że was taka tematyka nie interesuje, no to wtedy przykro mi. Aczkolwiek dajcie znać również, co myślicie o samej jakby zapowiedzi i recenzji tego filmu. Także na dzisiaj się z wami żegnam i do zobaczenia. Yo.